Cześć wszystkim, witam was serdecznie w czwartym odcinku trzeciego aktu kampanii Szaleństwo Patamakera. Moi drodzy, w dzisiejszym odcineczku będzie finał, czyli ostateczne oblężenie Opata. Patrząc na miniaturkę, no, czuję, że nie będzie to łatwa misja. Moi drodzy, przechodzimy do opisu, fabuły i zobaczymy, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Po śmierci przywódcy najemników, Opat, osłabiony i bezbronny, schronił się w swoim zamku, czekając na twoje nadejście. Nadszedł czas, aby dokonać ostatecznego starcia i zakończyć te szaleństwo raz na zawsze. Celem tej misji jest zdobycie opatowskiej twierdzy i zakończenie tyranii Opata. Niech nasze siły będą gotowe na wszelkie zaskoczenia, ponieważ Opat, choć osłabiony, może spróbować zastosować wszelkie możliwe środki obronne, aby utrzymać się przy władzy. No dobra, mamy za cel zabić wrogiego lorda, no i zobaczymy, jaki ten Opat bezbronny i osłabiony. Ej, nie wygląda to aż tak źle. Armii mam całkiem sporo. Tych strzelców mam sporo nawrzucone. Zbrojni i tak dalej, to może boleć. Widzę koksowniki, myślę smolnerowy. Będzie trzeba to przekombinować. Ta misja na pewno nie będzie jedną z szybszych misji. A tu już na nas lecą też i włócznicy. Także sobie pozwolę na szybkości zgarnąć wszystkich kuszników, wysłać to miejsce, zgarnąć wszystkich kuszników i wysłać to miejsce. Dobra, odpalamy, odmrażamy grę. Pałkarze w to miejsce, tutaj, zbrojni na tyły, pikinierzy, już tutaj, konni nawet, wow. Dobra, poczekajmy, aż wszyscy się wywalą z zamku, coś mają wywalić, zapiszę sobie grę jako punkt wyjściowy do początku misji. Zobaczymy, jak to nam będzie szło. Kolejna grupka pałkarzy, no i całkiem spora grupa zbrojnych. To jest bardzo niepokojące. Zobaczymy, może coś się uda wykombinować. Dobra, dobrze, dobrze. No i pytanie, co zrobimy z tymi zbrojnymi? Czy uda się na nich wystrzelać, czy będziemy musieli sobie pobudzić ręce? Chyba damy radę ich wybić. Daliśmy radę, kolejni konni, kolejni pałkarze również upadają pod gradem strzał. Wiecie co? Ta flanka, mimo że taka oddalona jest, ona dosyć dobrze wygląda jako punkt zaczepny. Naprawdę dobrze wygląda jako punkt zaczepny. Stąd byśmy mieli strzał praktycznie wszędzie. No dobra, spróbujmy coś wykombinować. Rozejrzę się jeszcze, pozwólcie po mapie, zobaczę, czy gdzieś są jakieś słabsze punkty. I będę ruszyć do ataku. Okej. Panie, nie możemy tam dojść. To będzie coś w tym stylu. Czy my jesteśmy w stanie gdzieś tutaj dostrzelić? Tu jesteśmy w stanie dostrzelić. No to lecimy. Dobra, troszkę nam kuszników obili, ale pierwszą bramę mamy wyczyszczoną. Prawie. Podchodzą tutaj jeszcze coś łucznicy. To nawet dla nas lepiej, że tak to nazwę. Będziemy mogli ich eliminować na bieżąco. Niech się wywala z tych łuczników, którzy gdzieś tam dalej mieliby być. Le. Mam nadzieję, że nie stracimy tylko jakichś kuszników. Moglibyśmy sobie te tarcze tutaj podesłać. Dobra, nie jest źle. Czy wy jesteście w stanie tutaj gdzieś dostrzelić? Nie bardzo, ale tu jesteście w stanie, okej. Okay. No to kusznicy wiecie co robić, kusznicy wiecie co robić, bardzo dobrze. Dobra. Słuchajcie, jednak nie dostrzelamy w tamto miejsce. Spróbowałbym podbić łucznikami tutaj. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. No już tu zrobić smolny probów właśnie. Okej, okay, dobrze, że zapisałem grę. Okej, okay, weźmy może grupkę włóczników w takim razie. Spróbujmy odpalić te smolnerowe. Jakbyśmy zajęli to miejsce, to będziemy mieć wstrzał w większość pozycji obronnych wroga. Także, no, myślę, że to odpowiedni sposób. Zobaczmy, czy nam się uda wyczyścić tymi włócznikami tutaj przed pole. No dobra, udało się nam wyczyścić smolnerowy, no to może podejdziemy tutaj kusznikami, łucznikami i tarczami ruchomymi. Damy radę? Może damy. Jeszcze są tu smolnerowy. Okej. Okay.
No to może spróbujmy jeszcze raz wysłać włóczników w takim razie. No dobra, teraz powinniśmy być już bezpieczni, podchodząc tam strzelcami. Także niech to skaśnie i lecimy. Nie jest źle, jeżeli chodzi o liczebność naszych strzelców. Powinniśmy się skupić na tych łucznikach na bramie. Dobra. Okej, sporo nas to kosztowało jednostek, ale mamy wstępnie tutaj wyczyszczoną bramę, jedną i drugą. Oczywiście jeszcze chwilę nam tu zajmie, zanim uda nam się całkowicie wyczyścić te tereny, no ale może z czasem ich wystrzelamy. Dobra, tych łuczników już nie sięgamy, tak samo jak i tych, także spróbujmy teraz może pozbyć się tych tutaj na wieżyczce. Żeby mieć bezpieczne wejście do zamku, musimy też się pozbyć całej tej gromady z tej strony i z całej tej gromady z tej strony. No i wypadałoby też się pozbyć tutaj tych strzelców, no ale jakie są na to szanse, tego nie wiem. Dobra, udało się nam wyczyścić teraz kolejny fragment linii obrony Hopata. Także teraz lecimy z bramą. Okej, był wstępnie wyczyszczony. Skupmy się teraz tutaj na górze. Straciliśmy znowu kilku dobrych strzelców. Pauza, przewlicie ostrzał. Wywołaliśmy zbrojnych. Mam wrażenie, że niestety będziemy musieli interweniować. Może koni zdążą. Na szczęście tak się też stało. Zaznaczmy sobie konnych jako Ctrl 3. Może ich cofnijmy jednak kawałeczek. Jest okej, dobra. To co, spróbujmy może tu postrzelić? Damy radę? Dobra, trzeba się pozbyć tych łowczych, bo to jest tragedia jakaś. Wow. To jest, przez palisady są w stanie go trafić. Okej. Okay. No dobra, fajnie. Okej, okay, czyli w tamtym miejscu jest źle. W tamtym miejscu nas sięga balista. Okej, okay, udało się nam wystrzelać wszystko co mogliśmy. Wybiliśmy zbrojnych. Przestawiłem teraz łuczników i kuszników w to miejsce. I spróbuję powybijać jeszcze tych strzelców w tym miejscu. Zobaczymy, czy nam się to uda. Może bardziej w ten sposób. Sięgniecie ich? Chyba niestety nie. Nie sięgną. Okej, okay, a tutaj? Coś tam trafiają nawet. Kolejne małe straty w naszych jednostkach, ale udało się nam pozbyć tych łuczników. Musiałem ich jednak przerzucić w to miejsce, bo nie byliśmy w stanie nikogo sięgnąć. Ani tych, ani tamtych, także lecimy teraz z tą grupką. Dobra. Wyeliminowaliśmy tą grupkę, to może teraz podejdźmy tutaj. I może będziemy w stanie tych ostrzelać jeszcze. Byłoby miło. O, ładnie nawet tam to idzie. Dobra. Okej, okay, kolejny łucznik umarł. Tutaj chyba już nie bardzo jesteśmy w stanie dostrzelić. Tak więc raczej sobie, chociaż może ktoś tam nawet trafiamy, także jest szansa, że wyeliminujemy tych łuczników. Okej, okay, wyczyściliśmy co mogliśmy. Możemy spróbować podejść jeszcze bliżej, w sensie gdzieś tutaj. I to, moi drodzy, chyba będzie koniec, jeżeli chodzi o sprawne eliminowanie przeciwników. Czy sprawne, relatywnie szybkie. Także wycofujemy się i będziemy próbować podbijać teraz taranami i tym podobnymi w stronę zamku, bram zamkowych Opata. O matko, tutaj nam jakiś łowczy cały czas... Ale jaja. Nasze katapulty są praktycznie zniszczone. Ustawienie w takim miejscu, myślałem, że będzie git.
Katapulta uruchomiona. Taran gotowy. Zaraz. Dobra, wyślijmy te trzy tarany w to miejsce. Zobaczymy. Dobra. Tarany dobierają się do drugiej bramy. Świetnie. I mamy wejście na zamek Opata w tej chwili. Dawajcie może tą wieżyczkę. Niestety nie. Okej, ale może katapulty byłyby w stanie tam sięgnąć? Musiałyby wjechać co prawda troszkę do środka. Może? Już wiem, że tej wieżyczki nie jesteśmy w stanie, ale może tą wieżyczkę chociaż uda nam się zniszczyć. Nie wiem, na ile kamienia jeszcze mamy. Chyba za mało. No i brakło dosłownie jednego strzału. Okej, spróbujmy zrobić tak. Łucznicy wszyscy na siedzibę. Bezpiecznie tam będą mogli wejść? Dobra, może i tak. Pałkarze teraz za łucznikami. Pikinierzy chwilę po. Zbrojni tak samo. I jeszcze na koniec kopacze. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pewnie to jakieś smolnerowe będą, dlatego wysyłam ich tak grupkami. Może tak, pałkarzy cofnijmy. Mamy smolnerowy. Teraz może niech pikinierzy pójdą. Albo konni. O, wow. Mam wrażenie, że tu jeszcze jakieś smolnerowe mogą być w środku. Ale chyba jest już pusto, okej. No to teraz myślę, że pałkarze śmiało mogą się wlewać. Tak samo jak i zbrojni i pikinierzy. Auć, to bardzo bolało. Dobra. Pikinierzy wlewają się na siedzibę. Myślę, że samymi pikinierami będziemy już w stanie to ogarnąć. Wszyscy ci, którzy mogli bronić Opata, zostali wyeliminowani, także spoko. Mamy to. Opat został wyeliminowany. Moi drodzy, 44 minuty niespełna zajęło mi przejście tej misji. Mamy zwycięstwo oczywiście. No i sporo nam zostało tych jednostek. 53% straconych jednostek. Całkiem sporo. Myślałem, że trochę mniej tego wyjdzie, no ale sporo włóczników straciliśmy. Także myślę, że to jest tutaj dosyć mocno rzutujące. No ale 19700, całkiem przyzwoity wynik, około 20 tysięcy. Moi drodzy, to był akt trzeci. Pozostał jeszcze akt czwarty, który jest odbudową królestwa, o którą prosiłem Makera. Zobaczymy, czy Maker ją stworzy. Na razie nie mam w rękach tego aktu, tak więc musimy się na chwilę pożegnać z szaleństwem Opata. Oczywiście, jeśli ta seria Wam się spodobała, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli ten film się Wam spodobał, również możecie zostawić łapkę w górę. Albo napisać jakiś komentarz, jeśli oczywiście macie ochotę. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Out of the west their fortunes for to try. These three men made a solemn vow, John Barleycorn.